Witam serdecznie, z tej strony CH Joint, jesteśmy na Mokotowie w studiu VR, nagrywamy klip do numeru Ja Chcę Palić z Sydneyem Polakiem. No i co? Zobaczcie, co tu się działo, na pewno nie zawiedziecie się. Cześć, witam Was serdecznie, nazywam się Sydney Polak i uczestniczę w piosence mojego kumpla z osiedla, CH Jointa. Piosenka nazywa się Ja Chcę Palić. Refren brzmi: ja chcę palić to legalnie, nie chcę już kłopotów, mam już dość polityków idiotów. Generalnie piosenka jest nie o paleniu marihuany, ale o potrzebie legalizacji tego środka w naszym kraju. Uważamy, że sytuacja, w której posiadanie grama czy półtora grama po prostu jest spenalizowana, dla nas jest niedopuszczalna. Chcielibyśmy bardzo, żeby to się zmieniło, żeby szczególnie teraz, kiedy się zmieniła władza, żeby ta władza zajęła się tą sprawą. Kręcimy razem klip dla CH Jointa i Sydneya Polaka. Utwór nazywa się Ja Chcę Palić. Jeśli chodzi o sprzęt, jaki używamy, dzisiaj pracujemy na Sony A7S. Efekty już wkrótce będziecie mogli sprawdzić, prawdopodobnie na początku przyszłego roku, czyli początek stycznia. W naszym klipie wystąpi dzisiaj sporo ludzi, fajnych osób, które swoim pozytywnym przekazem i energią jakby podpisują się pod tym apelem. Dlatego nagrywamy cały ten teledysk na białym tle, skupiamy się na emocjach, będzie to całkiem prosty, lecz bardzo fajnie zrealizowany klip, mam nadzieję. I zachęcamy do słuchania, jak będzie gotowa. Wszyscy, którzy po prostu myślą tak jak my i mają dosyć hipokryzji i zakłamania i tego, co się dzieje w naszym kraju i nękania po prostu ludzi, którzy mają inne zdanie, no, chcą to zmienić. No i wszyscy, którzy myślą tak jak my, są z nami. Zależy nam na tym, żeby trafić do, po prostu do świadomości społecznej i wzmacniać ten przekaz, że po prostu penalizacja marihuany jest czymś złym. Jest to teledysk związany z zagadnieniem depenalizacji marihuany, a ja jestem zwolennikiem depenalizacji i legalizacji, ale zacznijmy od depenalizacji. Więc jeżeli jakiś mój skromny udział w tym pomoże, to bardzo chętnie.